Nie rozproszę, proszę. I na to zadanie mamy tylko 3 minuty, tak? Tak, 3 minuty wygrywa zawodnik, który pije więcej bil. Jest tylko jeden taki warunek, gdyby się okazało, że wpadnie biała bila, musimy ją szybciutko wyjąć na pole D i kontynuować grę. Czy wszystko jasne, zawodnicy? A to razem mam robić, czy osobno? Tak, jeden na drugim, tak. Na zmianę pijacie panowie, na zmianę. Piotruś pierwszy. Zwykle tak się nie dzieje podczas meczu, ale dzisiaj możemy dopingować. Proszę za szał. Proszę panie Piotruś. Dziękuję. Na jeszcze 3 sekundy będziemy na drugim stronie. Raz, dwa, trzy. Poruszamy się w lewo, przypominamy. A bo teraz sobie utrudniłem. Pierwsza minuta dobiega końca. Pierwszy raz widzę, jak prezes biega. Na treningu jeszcze się myli, tutaj już nie. Dobrze, na tego pata też się nie trafiłem podczas rozgrywek. No. Trochę wiesz. Tak proponuję pić brawo również w momencie, kiedy zawodnik biega, tak. Połowę czasu mamy. Za nami. Lewą stronę. Ostatnie 60 sekund. Lewo. Nie ciągnie do prawicy. Nie wiem, czy z przekonań politycznych. Lewo. Ile? Pół minuty zostało. No to wspólnie będziemy odliczać. 15 sekund zostało. 10. 9. 8. 7. 6. Śmiało. 4. Coś. Koniec czasu. Dwie czerwone zostały. Dziękujemy. 3. 4 i 3. Jakie piękne napisanie, Krzysztof. Zawodnikom, którzy czekają, oczywiście powiem, że będą chcieli zrobić coś zupełnie innego. Żeby łatwo nie było. Najcięższe pobieganie w lewo. Takie wyluzowanie i spokojnie, nawet nie biega, nie? Pewniaczek taki. Pierwsza minuta, za nami. On już to robi.
To już tak zwane triki. Już się podpisuję. Jak tam z czasem stoimy? W połowę czasu właśnie. Przypomnijmy, że prezes Robert Dowka zakończył swoje 3 minuty, kiedy dwie czerwone bile zostały na stole. A nam upłynęło już 120 sekund. A Piotrek, przecież ty śpiesz. Ostatni winkiem. Moi drodzy, 30 sekund. Piotrek, prosimy cię, nie daj się ograć prezesowi. Piotrek, daj pole. Zrób to tak jak na torze. Ostatnie sekundy. 10. 9. 8. 7. 4, 2, 1. No i remis. Remis, drodzy Państwo. Pięknie dziękujemy. Robert Dowfan kontra Piotr Protasiewicz. Remis w tymże meczu. Zremisować z takim zawodnikiem, jakim jest Piotr, który na co dzień uprawia czynnie sport, to dla mnie naprawdę wielki sukces. Dzisiaj była to zabawa. Ja nie jestem człowiekiem, który to gra na co dzień. Bardziej traktuję to jako rozrywkę, takie hobby, gdzie można, mając wspaniały klub bilardowy w Zielonej Górze, czasami spędzić miło czas i w tych kategoriach przyjąłem to zaproszenie. Wiem, że pan trenował razem z Marcinem. Jakie wskazówki przekazywał? Trenował to duże słowo. To było z pół godziny swobodnej gry. Dużo rozmowy i to był jeden, jedyny raz. Jeżeli to jest trening, no to oczywiście tak. Piotrze, dzisiaj udowodniłeś, że kolejna dyscyplina nie jest ci obca, bo snooker radziłeś sobie też świetnie. No bez przesady. Umiem trzymać kija i to wszystko. Czasami się uda coś tam wbić, ale powiem szczerze, to jest taka bardziej forma zabawy, a daleko mi do tych mistrzów, którzy tutaj będą grać, czy już grają. Fajna zabawa i polecam, bo jeśli komuś się nawarstwiają problemy, to jest taki fajny moment wyciszenia, troszeczkę takiego spustu dla emocji, bo to łatwo wygląda w telewizji, a troszeczkę inaczej, kiedy się stanie przy tym stole i trzeba tam po prostu coś bić.